sygnał do tego startu od trenera Sztety. No, będzie to długi los. Oj, tak. Też około 140 metra wylądowany. Przeskoczył skocznie. Być może dlatego sędziowie się zastanawiali, czy dać sygnał do startu, czy nie, bo znowu wiatr był dość mocny. Przez moment pokazywały nawet odczyty, że jest ponad metr na sekundę. Ostatecznie zweryfikowano to na 8,4, ale 143,5 metra, a więc o 4 metry dalej wylądował.